Przed nami uroczystość zesłania Ducha Świętego. Myślę, że pamiętamy jeszcze, że należy ona integralnie do okresu paschalnego, że nie da się i nie powinno się oddzielać od siebie zmartwychwstania Pana Jezusa, Jego wniebowstąpienia i posłania Ducha Świętego. To jedna wielka tajemnica Pana Jezusa, ale chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że ten Duch Święty, który zstąpił, co pamiętamy, dokonał niesamowitej rewolucji w głowach, sercach, duszach apostołów. Z ludzi tchórzliwych, niepewnych swego i siebie, zmienili się w grupę odważnych głosicieli Ewangelii. Szczególną osobą w gronie apostołów pod tym względem jest święty Piotr, który deklarował, że odda swoje życie za Pana Jezusa. Potem zweryfikowane to zostało negatywnie, bo stchórzył i zdradził, ale kiedy Duch Święty zstępuje, Piotr zmienia swoje myślenie. Zmienia się jako człowiek, zmienia swój pogląd na wszystko, dosłownie na wszystko. I to jest ta zmiana, której każdy z nas, przynajmniej wierzących, życzyłby sobie, aby się w nim dokonała. Ale mówię o tym także dlatego, że ostatnie dni brzemienne są w dyskusję związaną z uchwałą, jaką miał podjąć Sejm, a która miała dotyczyć upamiętnienia śmierci Grzegorza Przemyka. I oto okazało się, że przedstawiciele dawnej władzy, uczestnicy dawnego układu nie potrafią wydobyć z siebie tych paru słów, które upamiętniłyby tą śmierć. W związku z tym powstaje pytanie, dlaczego? No właśnie dlatego, że tak bardzo trudno zmienić siebie. Dużo łatwiej zmienić swoje poglądy, które się głosi, dużo łatwiej znaleźć się w nowym kontekście historycznym, nawet odnaleźć sobie miejsce z dużym zyskiem dla siebie, natomiast siebie bardzo trudno zmienić. To jest taki moment, na który chcę zwrócić uwagę, jak bardzo on uwidacznia to właśnie, że zmiana samego siebie jest najtrudniejszą rzeczą, choć najbardziej pożądaną. I Duch Święty ma przyjść właśnie po to, abyśmy potrafili tak bardzo zmienić siebie. Tak bardzo zmienić siebie, żeby zobaczyć swoją przeszłość jako bezsensowną w wielu przypadkach, jako grzeszną, głupią i nie udawać, że było inaczej. Nie tworzyć wrażenia, że coś było w tym na pewno dobrego, więc nie możemy tego skreślić. Duch Święty przychodzi i przekreśla całą przeszłość. Przekreśla całą przeszłość, co nie oznacza upraszcza ją, to nie znaczy, że brak mu subtelności, ale to oznacza, że trzeba zdobyć naprawdę nowe, całkowicie nowe myślenie, żeby właściwie umieć ocenić rzeczy.